Państwa bardzo serdecznie. Dzisiejszą konferencję przygotowaliśmy w kontekście ogłoszenia przez rząd programu budowy dróg krajowych na lata 2014-2023. Panie pośle, dzisiaj na konferencji w Białej Podlaskiej przywiózł Pan do regionu drogi. Ile ich będzie, ile Pan ich przywiózł i dlaczego tak późno i dlaczego tak długo musimy na nie jeszcze czekać? Przygotowany i ogłoszony program budowy dróg krajowych na lata 2014-2023 po prostu wymaga określonego czasu, po pierwsze, żeby go przygotować, po drugie, żeby go skonsultować i rzecz jasna przypisać do możliwości finansowych, czyli możliwości finansowych, które wynikają z wielkości budżetu unijnego i rzecz jasna naszego wkładu krajowego. Wczoraj ostatecznie rząd podjął decyzję, przyjął ten program. Program opiewa na kwotę 107 miliardów złotych i w tym 3900 kilometrów autostrad i dróg szybkiego ruchu, dlatego że no, chcemy zakończyć te odcinki na A1 i na A2 i to jest właśnie ta bardzo dobra wiadomość dla nas tutaj w naszej części tutaj północno-wschodniej Lubelszczyzny, że droga autostrada dwójka będzie realizowana w perspektywie tego budżetu do samej granicy. W związku z tym to jest także dla nas właśnie ta dobra informacja. Dobra informacja, aczkolwiek trochę ją zmodyfikujmy. Do Siedlec autostrada, od Siedlec już droga szybkiego ruchu, w tym prawdopodobnie standardzie, aczkolwiek pisana jest w programie jako autostrada. I tutaj też ciekawostka, że opinia mieszkańców chyba też wywołuje pewne perturbacje i refleksje. Nie północną stroną naszego regionu, czyli tak przysłowiowo węzeł w Ciciborze, ale południową stroną, czyli bliżej autostrada lotniska. Coś w tym temacie, proszę. Panie redaktorze, ja bym tego może w tej chwili nie rozstrzygajmy, bo to jest bardzo poważny problem oczywiście dla miasta i dla całego tutaj, dla tej części regionu. Otóż najważniejsze jest to, że cały ciąg jest w programie, tak? Czyli ma zagwarantowane finansowanie. Teraz, jeżeli chodzi o sam przebieg i standard, bo poruszył pan redaktor kwestię, czy to będzie autostrada, czy droga ekspresowa. Ta droga ekspresowa, ona w ogóle pojawiła się w dyskusji tylko dlatego, że mieliśmy obawę, czy będzie realizowany program autostrad w tej perspektywie budżetowej, dlatego że Unia Europejska krótko podjęła, znaczy skwitowała, że program autostradowy w Polsce został zrealizowany, w związku z tym teraz realizujemy drogi szybkiego ruchu, więc osobiście także zabiegałem, aby ciąg drogi dwójki, jeżeli jest, nie będzie możliwa realizacja autostrady, żeby ją zrealizować w standardzie drogi ekspresowej. Powiem zupełnie jednoznacznie, wielu mieszkańców przyjęło nawet to optymistycznie, taką wersję, ponieważ droga szybkiego ruchu jest dwujezdniowa, czyli to, co oczekujemy, ale jest bardziej dostępna i z tego tytułu. Więc dzisiaj ja po pierwsze jestem zadowolony z tego, że jest w programie. Jeżeli będzie realizowana w standardzie autostrady, to dobrze. Mamy odnowiony stary ciąg przecież od Warszawy do Terespola, w związku z tym nie będzie problemu z drogą alternatywną. To jest ta jedna kwestia. A druga kwestia bardzo ważna, to oczywiście jeżeli chodzi o przebieg, czy ona będzie po lewej, czy po prawej stronie, to rozstrzygniemy, ponieważ będzie czas wypracowania, będzie to wariantowanie przebiegu. Czyli wracamy znowu tych rozmów o wariantach, spotkania z mieszkańcami, znowu konsultacje tak jest, i być tak może jest. Będzie szansa na to, że... Dla mnie argumenty, żeby przełożyć na prawą stronę, czyli przybliżyć ją do środowiska, oczywiście te argumenty do mnie docierają jak najbardziej, aczkolwiek zdaję sobie z tego sprawę, że z tego tytułu rzeczywiście będzie to inwestycja o wiele droższa. 19,63 pokrótce. 19 to jest dla regionu, to jest naprawdę bardzo dobra wiadomość, dlatego że jest prowadzony cały ciąg od Lubartowa do Lublina i z Lublina do Rzeszowa. Powiem bardzo wyraźnie, w ubiegły piątek został już ogłoszony przetarg na realizację pierwszego etapu
czyli odcinka od Lublina do Kraśnika, prawie 40 km w standardzie drogi dwujezdniowej ekspresowej. W najbliższy piątek będzie ogłoszony przetarg na kolejne 3 odcinki realizacyjne do granicy z regionem, z województwem podkarpackim. I powiem więcej, mam informację pewną, że Podkarpacie w ciągu miesiąca, bo jest już przygotowane do ogłoszenia przetargu na całej długości przebiegu w województwie podkarpackim, przetargu na 6 odcinków realizacyjnych, czyli na całym przebiegu, czyli wchodzimy w fazę realizacji całego odcinka z Lublina do Rzeszowa. Nasz z Lublina do Białegostoku jeszcze poczeka. Z Lublina do Białegostoku, jak Państwo zauważyli w mediach, bardzo uaktywniło się społeczeństwo Podlasia. Wiem, że zbierają podpisy, więc pewnie spróbują przyspieszyć decyzję także w tej sprawie. Jeżeli chodzi o 63, to możliwość realizowania, w szczególności mamy do poprawienia odcinek między Łukowem a granicą naszego regionu w stronę Siedlec, więc ona jest zaplanowana już na pewno do zrealizowania, odnowienia w ramach środków na bieżące utrzymanie. Na ten cel jest przeznaczone w tym programie 480 miliardów złotych. 480 milionów złotych i one z tego będzie zrealizowane, ale także jest 5 miliardów złotych na modernizację pozostałej sieci dróg krajowych, także ewentualnie z tej puli także będzie możliwe sfinansowanie, ale ważne, że jest w planie i będzie to zrealizowane. Dodam, że droga 19 jeszcze w bieżącym roku będzie zrealizowana, odnowiona na odcinku z Firleja do Kocka. Następny odcinek, który będzie realizowany na tym ciągu, to jest od końca obwodnicy Mińska Mazowieckiego do Siedlec, do skrzyżowania z drogą 63, no i oczywiście ostatni odcinek od Siedlec do granicy państwa. Czyli z całą mocą trzeba jednoznacznie powiedzieć, jest to dla nas kluczowa, ważna decyzja,